Witajcie z powrotem przy My Hero Wants Justice. W poprzednim odcinku pokonaliśmy All Might'a oraz Eraserhead'a w egzaminie praktycznym. To był chyba egzamin praktyczny, prawda? Czy jak oni tutaj to nazywają? W każdym razie, no oczywiście nie byli oni w pełni swoich sił, ale no walczyliśmy z nimi i udało nam się zdać egzamin, tak jakby wykonując zadanie, które nam postawiono. Niekoniecznie pokonaliśmy ich rzeczywiście, tylko tutaj w grze walczyliśmy z nich i pokonaliśmy ich. Ale dobrze, zobaczmy, co kolejny story arc ma przed nami przygotowanego. No i mamy jeszcze kilka walk, co by było gdyby, które nas czekają.一歩進んだ人壁に阻まれた人引きこもごもの中期末実技試験が終了した翌日夏休み中に行われる林間合宿について説明があった今回の期末テストだが残念ながら赤点が出たしたがって林間合宿は全員で行きます A to wielka niespodzianka. Z początku było powiedziane, że ci, którzy nie zdadzą egzaminu, nie będą mogli ruszyć na treningowy obóz i będą musieli zostać w szkole. No ale najwyraźniej okazuje się, że ci, którzy nie zdali, tym bardziej potrzebują treningu i dlatego ruszają na ten treningowy obóz ze wszystkimi, ale będą dostawali dodatkowe, ciężkie lekcje, kiedy inni mają czas wolny i jakieś tam obozowe zabawy, czyli może nie skończyło się to aż tak idealnie, ale i tak dobrze. No więc teraz, what if fight on girls? Gdyby tylko dziewczyny walczyły z Aizawą. I możemy tutaj w końcu Urarakę wypróbować. Czy chce? Czy będziemy Uraraką walczyli często w następnych rozdziałach, czy nie? Czy Tsu będziemy też walczyli może często? Chciałbym jeszcze raz wybrać sobie Jiro, jako że wiem, że ona nie występuje tak często.私たちは昨日の演習VTRを見て感想戦を行ったの。そして授業時間が余った私たちにオールマイトはあるレクリエーションを開催したんですせっかく時間が余ったんだからね有意義に使わないともったいないぜてなわけで先生が稽古つけてあげようまずはうららか君、ジロー君、アスイ君だ で、相手は俺がやろう。相手先生。時間を効率的に使うのは大歓迎だ。つゆちゃん、ジロちゃん、やろう。さあ、お勉強の時間と行こうか。 Cieszę się, że znów możemy walczyć z Aizawą. Już się nie mogę doczekać momentu, kiedy będziemy mogli walczyć jako on. To będzie dobre. To będzie przepiękne. No cóż, wybrałem Jiro teraz znowu, jako że wiem, że ją raczej nie będziemy już więcej grali. Czy to jest chyba ostatni raz, kiedy możemy ją jeszcze wybrać? Więc chcę się trochę tym nacieszyć. Chociaż bardzo bym chciał zagrać teraz też jako Uraraka, ale Uraraką za bardzo jeszcze nie potrafię grać, to nie chciałem jeszcze tak bardzo failić. Ale i tak fejlę, więc nie szkodzi, tylko nie mogę używać moich umiejętności. Szkoda. Ale to oznacza, że nie mogę też specjalnego ataku użyć, prawda? Nie, to mogę użyć. Czy trafię w ogóle teraz? Nie. Aizawa jest zwinny. Szkoda, że Aizawa nie ma tutaj możliwości ubrania się w swój kostium Eraserheada. Albo ogólnie przynajmniej te swoje okulary założyć. Można je mu chyba tylko założyć jako kostium do meczy online, tak customowo. Pomóż mi, Uraraka! Umiejętność Uraraki polega na tym, że potrafi sprawić, by coś nie miało grawitacji.
No nie, przegram tą walkę. Szczerze? Dlaczego cały czas przegrywam jako Jiro? Co się tutaj odwala? On jest po prostu zbyt potężny, prawda? No to restart. Bez wygłupów, serio, co tu się odwala? Przecież jako Jiro Potra powinienem mieć mniej problemów niż jako Uraraka. A jak ostatnio przechodziłem Uraraką, to nie przegrałem tutaj przecież. Bullshit. O, przerwałem mu atak, blokowany. To było dobre. Trochę więcej ze strategią, a nie koncentrować się bardziej na gadaniu niż na graniu. Nie! Jak ja nie lubię, gdy mnie wbijają w mur, to wtedy kompletnie nie mogę nic robić. Nie! O, Aizawa, sensei! Spokojnie! Bez nerwów! Przecież my zdaliśmy ten egzamin. On jest zbyt szybki. Łapie mnie w takich momentach, kiedy ja kompletnie nie potrafię sobie poradzić z tym. Dzięki! O, w ten sposób można się wyrywać ze ściany za pomocą Tsu. Więc dobrze jest ją mieć zapewne na meczach online jako pomocnika. Dalej Uraraka? Tak, teraz nasz przyjaciel nie ma grawitacji przez jakiś czas. Ale to nam wiele nie dało, tylko mogliśmy trochę odpocząć, odsapnąć. Ne? To teraz jeszcze nie wstanie i udajmy się z nim razem do piekła. Specjalny atak. O, nie wierzę. To nie wierzę, że to się właśnie zdarzyło. Jak on mógł to zrobić? Wy widzieliście, co on zrobił? Kompletnie przerwał mi atak. Nie trafiłem chyba. Jeszcze raz Uraraka. Dotknęła go przecież. Co tu się wyprawia? I dlaczego uciekasz, sensei? Boisz się oberwać od dziewczyny? Od uczennicy swojej własnej. Nie no, tym razem był trochę trudniejszy niż ostatnim razem. A może dlatego, że jeden dzień nie grałem teraz. Może wyszedłem z prawy dlatego. No ale cóż, i tak dostajemy dwa razy... No dobra, myślałem, że dwa razy E. I jeden raz... Okej, mamy i tak A. To chyba jest coś, czego można być... Okej, prawda? To jest walka w końcu z Aizawą. Ma, kiuraj ten te tokoruka. なんとかなったわね。二人とも偉いわ。昨日の今日でこんなハードなの。この調子で林間合宿も厳しくやってくぞ。ちゃんとついてこい。 Druga historia, co by było gdyby, walka All Mighta z chłopakami. I tym razem możemy po raz pierwszy grać jako Kaminari. Myślę, że to też weźmiemy, bo to też jedna z niewielu okazji, że można w fabule grać jako Kaminari. Tocuja始まったオールマイト主催のレクリエーション。ていうかこれレクじゃなくてただの戦闘訓練じゃんか。 いいね、少女たち。雷少年、霧島少年、常闇少年。お次は少年たちの番だぜ。特に雷霧島は赤点なんだ。しっかりやれよ。常闇、二人のサポートしてやれ。よい。あのオールマイトとついに戦える。 英雄豪傑に挑むか。ダークシャドウ、頂点に食らいつくぞ。さあ、前期最後の戦闘訓練だぜ。張り切ってかかってきな、優勢ランドも。俺はクソ強え。私が。 Wolałbym być All Mightem i przewalić Kaminariemu, ale no cóż, jako Kaminari za bardzo nie potrafi walczyć, więc się trochę boję. Jak działają te jego ataki? Chyba do tej pory tylko raz walczyłem jako Kaminari, to właśnie w tym miejscu. Może elektrycznością bardzo ładnie nawalać i przez to paraliżuje przeciwników? Piu! Piu! O, o, nie. Au! A! Możesz strzelić tak po prostu raz i dwa i zrobić taki trójkąt, ale możesz zrobić długi strzał. Zależnie od tego, jak długo będziemy przyciskali. Nie!
O, te żółte naładowane ataki, to zawsze można w tym samym czasie to zrobić i wtedy ten, który jako drugi wcisnął, wytrzymuje ten twój atak i wtedy ty lecisz, a nie on. Bo on w końcu jest wtedy utrzymany, że nie można go z tego ataku wyrzucić. Niebezpieczeństwo! Ale można trochę spamić tym, jak cały czas. A, pap, pap! I wtedy zrobić takiego? I strzelić. All Might upada. A w ten sposób można ładnie, pewnie na multiplayerze też ludzi wkurzać. Ale się trochę wypalił teraz. I przez to nie może przez jakiś czas robić niczego. A Kaminary ma taką swoją słabość. Wtedy ma głowę One Punch Mana i wygląda jak jajko i przez chwilę się nie rusza. Myślałem, że jeszcze użyje specjalnego ataku, ale All Might zbyt szybko zginął. C. Mhm, ale i tak wychodzi S. Więc jest dobrze! 39 tysięcy, no to jest dobry znak. やるじゃないか、3人とも。昨日の半分ぐらいのギアだがな。さて、お昼の時間だぜ。ゴーキョウ無双。もっと強くなりて。 Więc możemy w końcu przejść do obozu treningowego. To był bardzo fajny arc, z tego co pamiętam. Fajne rzeczy się tam działy. そして、いよいよ始まった林間合宿。情報管理を徹底した上で、万全の体制で林間合宿に臨んだのだった。そこで僕は、泉光太君という一人の少年に出会ったんだ。 彼のご両親はプロヒーローだったが、ヴィランとの戦いで殉職してしまったそうだ。この時、先生を含め僕らは誰一人気づいていなかったんだ。これから起こる、雄英高校史上最大の脅威に。光太君、どこ行っちゃったんだ?この秘密基地のどこかだとは思うんだけど。 Już się zaczęło. Po tym jak pokonaliśmy ostatnio Staina, teraz mamy kolejne wielkie niebezpieczeństwo. Mimo że jesteśmy na obozie treningowym, to atakują nagle złoczyńcy. Wybraliśmy się na trening wspólnie z kilkoma nauczycielami ze szkoły, jednymi mocnymi, silnymi nauczycielami. Jest z nami Aizawa i jeden koleś, którego nie pamiętam imienia. All Might z nami nie poszedł, bo byłoby to zbyt wielkie ryzyko właśnie. Bo gdyby All Might tam był, myślą sobie, że wtedy zapewne by sprowokować, złoczyńcy by zaatakowali. Ale oni atakują najwyraźniej, nawet jeżeli nie ma z nami All Mighta, więc nie wygląda to aż tak dobrze w tej chwili. I był tam taki chłopiec razem z taką dodatkową grupą bohaterów, którzy przyszli zaangażowani przez szkołę, żeby również wspierać nas w treningu. O ile się nie mylę, to nazywali się Pussy Pussy Cat czy coś takiego. Czyli całkiem zabawna nazwa. I oni ze sobą wzięli dziecko swoich krewniaków, Kotę. I ten chłopiec nienawidzi bohaterów przez to, że jego rodzice byli bohaterami i zginęli właśnie robiąc swoją pracę. Nienawidzi tej pracy bohaterów, że ludzie w ogóle chcą być bohaterami, że chcą poświęcać swoje życie, że to jest zwariowane, myśli sobie, że lepiej żyć i nie opuszczać swoje dzieci na przykład i tak dalej, czyli też wyrzuty wobec swoich rodziców, prawda? Ale czas go przekonać, że jeżeli on zostanie uratowany, zobaczy, że jednak bohaterowie są potrzebni, więc uratujmy go przed tym kolesiem, któremu oko zostało zniszczone. Znowu będziemy walczyli jako Deku i po raz pierwszy mamy tutaj obszar, z którego można wylecieć. Na tej arenie tyle zabawy miałem. Właśnie z tym Willianem tutaj, muskularem. Będzie zabawnie. Villan-tasi na
そこで彼が会ったのは偶然にも両親を殺した男マスキラ。指名手配の写真や片目が義眼になっていることで光太くんもそれに気づいていた。僕は襲いかかるマスキラーから間一髪で光太くんを助けることに成功した。だけどこの秘密基地は僕しか知らない以上応援も来ない。でもお前は知ってるぞ、幽霊のガキだ。大丈夫だよ、光太くん。やるしかないんだ。今、僕一人で必ず助けるから。レディークラッシュ。Więc mamy problem. Przyszliśmy tutaj na ratunek koty, bo zauważyliśmy. お前、ちょうどいい。お前は率先して殺しとけってことしな。しっかり痛ぶってやったら強みせろ。あ、いけねえ。そうそう、知ってたら教えてくれよ。爆豪ってガキはどこに。一応仕事はしなくちゃよ。チェゴ chcesz od爆豪グロイン。OK, więc mamy problem. いいな、よし、じゃあ遊ぼう。まだだ。No, co ja tam mówiłem? Mamy problem, bo przybyliśmy tutaj sami. Tylko my wiemy, gdzie jest kryjówka, gdzie Koto lubił się bawić. I nie mogliśmy tym razem wysłać lokacji, bo... No niestety... Komórka się nam zepsuła, kiedy się tutaj pojawiliśmy, żeby uratować Kotę. Jesteśmy na siebie sami zastawieni i musimy pokonać tego przeciwnika. Okazało się również, że to jest ten złoczyńca, który... zabił rodziców Koty. Co za przypadek, nie? Oko, które właśnie stracił, też zostało właśnie przez tych rodziców wybite, kiedy jeszcze z nim walczyli, zanim umarli. Czyli jeszcze czuje wielką złość wobec nich i będzie czuł rozkosz, kiedy zabije ich syna, prawda? Poza tym dowiedzieliśmy się, że jest tutaj więcej złoczyńców niż tylko on jeden. Przybyło ich tutaj więcej i wszyscy przybyli tutaj po to, żeby dorwać Bakugo. Chcą Bakugo zabrać ze sobą, porwać go. Nie wiadomo dlaczego, ale... mam pewną teorię, że chcą zrobić z niego właśnie złoczyńcę, bo Bakugo zawsze jest taki agresywny i było to widać wszędzie, nawet podczas turnieju, który został w telewizji pokazywany przez szkołę, który był emitowany, i tam widzieli, że on jest agresywny, że w ogóle wielu ludzi mówi, że nadaje się z charakteru i temperamentu bardziej na złoczyńcę niż na bohatera. No i właśnie ci z Przymierza Złoczyńców pewnie też to zauważyli i chcą go jakoś przegabać, iść na swoją stronę. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Ale jako, że jest tutaj więcej złoczyńców, to walki kolejne mogą być bardzo ciekawe. Kolejna walka tutaj z Muskularem. Tylko tym razem bardziej na poważnie, tak mi się wydaje. Bo przed chwilą bardzo szybko go zabiliśmy.全然効かねえぞ。それが個性か。力が足りてねえな。嘘だ。嘘だろ。100%だぞ。オールマイトの力だぞ。けどまあ、お前は強いよ。この俺の左目を義眼にしたあの二人とは違ってな。ママもそんな風に殺したのか。来いよ緑谷。さっきまでのは遊びだ。こっからは本気だ。Najgorsze jest to, że Muskular i pozostali złoczyńcy, którzy tutaj przybyli, mają pozwolenie na to, żeby zabić Midorię. On ma przy sobie różne sztuczne oka, co mu to przy walce daje jakieś plusy i tak dalej, że może przybliżyć i te sprawy? No nie wiem. Chciałem spróbować go z areny wyrzucić. Swoją drogą przed chwilą sprawdziłem i
nazwa tych bohaterów, którzy przybyli tutaj z nami, nie jest Pussy Pussycats, tylko White Wild Pussycats. No prawie podobnie, ale wow, udało się, to było zbyt łatwe. Fajnie było, gdyby Midoriya sam spadł. Podczas walk, które miałem wcześniej, to właśnie tak to wyglądało, że spadł sam. Mieliśmy takie wielkie bitwy w powietrzu. Wiecie co? Ta walka była zbyt krótka, a jako, że jest to ostatnia walka z Muscularem, to wolałbym to powtórzyć jeszcze. Chociaż na pewno to będzie ostatnia walka, możliwe, że jeszcze będzie jedna. No, zobaczymy w każdym razie. Może jeszcze jest jedna. Kurczę, jeszcze miałem tyle do powiedzenia na temat Musculara, jako że jest to taki fajny przeciwnik. Och. A może powiem wam to teraz w skrócie. Że jego moc polega... Jest podobna jak ta, którą ma Midoriya. Że jest bardzo silna. Bardzo silne ataki, bardzo wielka siła fizyczna. Tylko u niego jest bardziej to, że łączy się to z mięśniami. Może on zgrubiać, zwiększać swoje mięśnia, stwardzać i przez to jego uderzenia są silniejsze. Przez to może stawać się też większy, pokryć się mięśniami i ma wtedy też jakąś tam większą tarczę. Wiele rzeczy może z tymi mięśniami robić. To jest całkiem ciekawy sposób walki. No i w tej walce Midoriya uświadomił sobie, że te 100%, albo których używał, kiedy zadawał normalne uderzenia One for All, kiedy łamał sobie łapy, to niekoniecznie jest cały potencjał One for All. Bo cały czas mówił, że 100% jedno takie uderzenie to jest siła All Might'a. Ale czy to aby na pewno prawda? Czy takie jedno uderzenie z całej siły Midori jest takim uderzeniem, jakie miałby All Might? Bo mi się wydaje, że nie. Dlatego też był teraz 1000000% One for All. To był już atak bardziej zbliżony do prawdziwej siły All Might'a. Bo wydaje mi się, że wygląda to tak właśnie, że zwykłe uderzenia, które robi Midoriya, jeszcze nie są na takim poziomie, na jakim jest ogólnie All Might, bo jego ciało jeszcze nie potrafi tyle siły wydać, nawet jeżeli łamie przy tym sobie łapę. Że jest jeszcze więcej. Jest jeszcze więcej niż tych 100%, jak to zawsze do tej pory nazywał. No dobrze, kolejna walka jest Aizawa przeciwko kolejny złoczyńca, który przybył tutaj. Zobaczmy. Po raz pierwszy możemy walczyć jako Aizawa, nie mogłem się już doczekać. しかし、そこにヴィラン襲撃の報告が入った。今は生徒の安全確保が最優先。俺は宿舎を飛び出した。まずいな。心配が先に立ったか?イレイザーヘッド。 I tak oto widzimy, że nowi złoczyńcy, których zebrała Liga Złoczyńców, są całkiem ciekawi. Oto kolejny z nich, Dabi. Bardzo lubię jego umiejętność. Jest trochę podobna do umiejętności Todorokich, tylko że ona ma tutaj niebieski ogień, a nie czerwony ogień, czyli ogólnie ogień, który jest nieco bardziej gorący, można by powiedzieć. Troszeczkę, leciutko. Trochę wyższa temperatura. A może to wcale nie ogień, tylko coś własnego? Tylko ja to aktualnie zawsze brałem pod uwagę jako ogień. No ale cóż, biorąc pod uwagę, że las się tutaj pali na tej mapie, jak rozejrzymy się dalej. Tu?
pokazuje, że to właśnie może być coś w stylu ognia, he? Ne, ale mogę się mylić. W każdym razie gram jako Aizawa, moja ulubiona postać z całej serii. Ogólnie mógłbym napisać cały list miłosny na temat Aizawy. Jest to podobnie jak w Naruto z Kakashim było. Miłość od pierwszego wejrzenia. Ulubiona postać od samego początku. Pierwszy raz zobaczyłem jak się zachowuje i kim jest i od razu myślałem, tak, to on. To tą postać chcesz wielbić przez całą resztę tej serii. No właśnie. I on jest strasznie podobny do mnie, jak mój kumpel zawsze mówi. Nie w sensie siły i tak dalej, tylko jak wygląda jak bezdomny, z zarostu i długich włosów, wszędzie śpi, wszędzie taki rozkojarzony jest, zaspany, nic mu się nie chce, leniuch. No, to zupełnie jak ja. Gdy widzicie, co Aizawa robi na przykład w szkole jako nauczyciel, to zawsze możecie pomyśleć, o, to Geralt by też zrobił w tym momencie. A Dabi? Młody chłopak, ale lubię go. Jest to fajny złoczyńca. Wartościowy nowy członek dla Ligi Złoczyńców i będziemy spotykali go trochę częściej, bo w przeciwieństwie do Muskulara, on nie zostanie złapany. Muskular teraz, kiedy został pokonany przez Deku, stracił przytomność i zostanie złapany. Dabi niekoniecznie po tej walce z Aizawą zostanie złapany i jest zbyt sprytny na to. さすがに遊泳の教師を務めるだけはあるよ。なあヒーロー、生徒が大事か。さっきの発火が個性じゃないのか。守りきれると、いいな。また会おうぜ。捕獲したはずのヴィランは俺の前から忽然と姿を消した。あの口ぶりから 花から狙いは生徒のようだ。とりあえずあいつらと合流する必要があるな。 Ciekaw jestem, skąd te poparzenia u Dabiego, szczerze mówiąc. Bo z wyglądu jest masywnie ciekawy, to muszę powiedzieć. No ale dobrze, to mamy za sobą już. Dużo poziomów już w tym odcinku mieliśmy, prawda? Raz, dwa, 3, 4, 5, to był 5. No to zobaczmy teraz jeszcze, tutaj 6 weźmiemy sobie na ten odcinek. マスキラーを何とか知り添え、光太君を相沢先生に預けた僕は、ヴィランが探しているカッちゃんの元へ急いでいた。カッちゃん、無事でいてくれ。途中で庄司君と合流し、満身創痍の体で走っていた僕らは、黒い何かに襲われた。僕らを襲った黒い物の正体は、力の制御を失った徳闇君だった。徳闇君！ イロリア、ここを通りたいなら、まずこれをどうにかせねばならん。俺から離れろ！死ぬぞ！ Mimo połamanych kości, Midoriya i tak chce uratować Bakugo. Wie, że złoczyńcy polują na niego i przybył tutaj, biega do wszystkich, żeby go odnaleźć i przekazać mu, żeby uważał. No i w tym czasie spotyka pozostałych swoich kumpli, jak na przykład tutaj Tokoyami, który nie może panować już nad swoim shadowem, nad swoją umiejętnością. Jako, że w nocy ona bardziej może zostać opanowana. Znaczy, mniej może być panowana przez niego. Może wyjść spod kontroli bardziej niż zazwyczaj. I Tokoyami nie kontroluje jej teraz, kiedy był w szoku, że zostali zaatakowani przez złoczyńców. I ogólnie złoczyńcy może nie są aż tak wielkim problemem, jak się wydaje aktualnie. Przynajmniej nie wszyscy, bo uczniowie mogą sobie poradzić z nimi, tylko problem jest to, że kiedy zaatakowali, uczniowie byli podczas nocnych zabaw. Mianowicie zabawy strachów, gdzie byli w pary. Kurczę, restartuję tą walkę, bo nie wychodzi zbyt dobrze. Uczniowie zostali w pary podzieleni i w tych parach musieli przechodzić przez las. I inni uczniowie w tym czasie mieli ich wystraszyć. Czyli było tak, że z jednej klasy uczniowie byli tymi, którzy straszyli, a z drugiej klasy ludzie w parach szli sobie, żeby zostać wystraszeni. Musieli tak jakby przejść przez całą drogę do końca i nie zostać trafionym. Żeby nie wystraszyć się, musieli to jakoś przeżyć, tą zabawę.
i ten, kto bardziej się wystraszył, to tchórz i takie tam rzeczy. Wiecie, jak to jest, obozowe zabawy z strasznymi opowieściami. I właśnie kiedy uczniowie wszyscy byli rozdzieleni w tych parach dwóch na dwóch, złoczyńcy zaatakowali. I jeżeli słabi uczniowie trafią na takich, to może naprawdę się to źle skończyć, bo nie będą mieli jak się obronić. Tym bardziej, że, no dobra, tacy uczniowie, tacy przeciwnicy jak Dabi na przykład, oni nie są aż tak niebezpieczni. Oni nie są aż takimi wielkimi problemami, bo oni najwyżej, tak jak przynajmniej ja ich biorę pod uwagę, tak ja ich widzę, że oni by nie zabili uczniów, tylko by ich powybijali. Ich celem jest Bakugo i jego by wzięli. Ale taki Muscular na przykład by pozabijał wszystkich. To jest akurat problem. On by tutaj chciał każdego zabić, Dabi już mniej, kilku innych złoczyńców też mniej, tylko by wykonali swoje zadanie i trochę tam poobijali i poniszczyli. Ale mieli na przykład też takiego ludożercę, który chciał wszystkich zjeść. Więc wiecie, było tutaj trochę też niebezpiecznych typów. Jeżeli słabi uczniowie by takiego trafili, to nie wyszłoby to aż tak dobrze. Cholera jasna, to Koyami, ty jesteś wielkim gnojem w tej chwili. Dlaczego tyle problemów robisz? Dlaczego na początku już spamisz tym cholernym atakiem? Wkurzasz mnie, chłopie, denerwujesz mnie. Nie wiem, czego ty ode mnie chcesz. Tak cię załatwię. Będę spamił w ten sposób, wiesz, rozwalę wszystkie drzewa. Ogólnie mapa, na której walczymy, jest chyba moją ulubioną areną, z tym ogniem i tak dalej. Co prawda nie można wylecieć, co niestety nie jest aż takie fajne, ale i tak jest to fajna walka, fajna mapa dla mnie. Wygląda fajnie, jest gdzie łazić po ścianie. Nie ma specjalnych ataków, dupku. Lubię niby to Koyamiego, ale jest on... No, tutaj jest kurzający akurat podczas tej walki. Nie pamiętałem, żebym miał z nim aż tyle problemów. Ogólnie, żeby wytłumaczyć, co się stało z tym, z Dabim podczas walki, no problem był taki, mówiłem, że Dabi jest zbyt sprytny, żeby zostać złapanym, to dlatego, że cały czas, gdy walczył z Aizawą, to nie był prawdziwy Dabi, tylko klon Dabiego, który został przez innego złoczyńcę, który właśnie ma umiejętność tworzenia klonów z ziemi. No, on został sklonowany przez niego i obserwowali właśnie tą całą rozgrywkę z daleka. I muszę powiedzieć, że ten koleś, który stworzył Dabiego, tego jego klona, też jest jednym z moich bardziej lubianych villianów, złoczyńców w My Hero Academy. Co prawda nie z umiejętności, nie jako złoczyńca, ale jako osoba, bo jest pewien odcinek, kiedy widać kawałek jego życia, gdy jest zwykłym człowiekiem, gdy chodzi po całym mieście, łazi i jest też powiedziane, dlaczego jest jaki jest, co się z nim stało, na czym polega jego umiejętność, że może robić klony i nagle dostał rozwojenie jaźni, że ci inni klonowie go jakoś z jednym klonem się złączył, już nie wie kim jest i raz jest tym, raz jest tym. No, że ma dwie osobowości tak jakby i to widać zazwyczaj podczas jego przebrania bardziej. W prawdziwym życiu nie tak bardzo, ale podczas gdy jest w przebraniu, gdy jest tym złoczyńcą na ulicach w nocy, to wtedy widać to po nim, to wtedy jest to jedną z części jego charakteru. I to jest bardzo fajne u niego. Ale jako człowieka bardziej go cenię niż jako villiana. Wtedy, kiedy chodzi po mieście, kiedy jeszcze nie wiesz, że to on jest, tylko widzisz jakiegoś kolesia, który chodzi i szuka złoczyńców, patrzy tutaj na bohaterów, tutaj jak ktoś okrada bank i ma swoje przemyślenia, że dlaczego ten świat doszedł. Jestem ciekaw, co o nim będzie jeszcze dalej w anime i mandze. Czy jeszcze dowiemy się coś więcej na jego temat. Ach, nie udało mi się go wybić jeszcze. Jeden atak byłby. Ale przynajmniej przeżyłem to w końcu. Uspokoiliśmy go. Spokój, Takoyami. Może nam pomożesz ze złoczyńcami. Bo ten Shadow w sumie jest... jest potężny. Bo to Koyami i jego... jego partner zostali właśnie przez tego ludożercę zaatakowani. I musieli się jakoś bronić. No więc, w następnym odcinku będziemy mogli już spotkać Bakugo i Todorokiego, którzy trafili do jednej drużyny. I spotkać mojego ulubionego złoczyńcę. No już się nie mogę doczekać. W każdym razie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego. Na razie. Cześć.